Meksyk to nie tylko zmiana kontynentu, ale także wysokości. Miasto leży 2000 metrów nad poziomem morza. Muzykom daje się to we znaki. Widać to w czasie prób. To nie powietrza mi brakuje, a tlenu. Bardzo dziwne uczucie. Normalnie mógłbym jeszcze ciągnąć dalej. Tutaj muszę ponownie nabrać powietrza. To dziwne uczucie. To niełatwe dla śpiewaków. Kiedy śpiewam długą frazę na jednym oddechu, robię się naprawdę czerwony. Nie przywykliśmy do tej wysokości. Słyszę, że cała trójka jest zmęczona, więc nieco podkręcam tempo. Musimy wzajemnie sobie pomagać. Zawsze marzyłem, żeby zwiedzać świat. Nie jako turysta, ale z własną orkiestrą. Nie miałem jej, ale czułem, że to będzie coś fantastycznego. Teraz moje marzenia się ziściły. Lubię podróże. Co roku okrążamy glob. Występujemy na wszystkich kontynentach i staramy się łączyć koncerty z wycieczkami. To piramida Księżyca. Wczoraj zwiedzaliśmy piramidę, a ja oczywiście wybrałam się w butach na obcasie. Za to mam fantastyczne zdjęcia ze szczytu piramidy Księżyca. Pływające ogrody to jedna z atrakcji Meksyku, więc oczywiście wybraliśmy się w rejs. Razem jedliśmy, piliśmy, żartowaliśmy i naturalnie śpiewaliśmy. Franco. On ma chyba jakiś magnes. Nie musi nic robić. Kobiety same się na niego rzucają. Mijaliśmy jakąś łódź. Odbywał się na niej chyba panieński wieczór. Uczestniczki zaczęły go wołać, zapraszać. A on przeskoczył i zaczął z nimi tańczyć. Andre podkreśla, że stanowimy rodzinę i to prawda. Wspólnie odkrywamy świat. Jesteśmy razem nie tylko na scenie. Czego chcieć więcej? Podróżuję po świecie z przyjaciółmi. Do nich zaliczam też niezrównaną meksykańską, jak czytał Marek Lelek.